Witam wszystkich miłośników kanału Marek Rolnik. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić pewien artykuł na temat pierwszej serii ciągników C325 z książki pana Jacka Gębary Traktory i kombajny PRL-u wydawnictwa Dom Wydawniczy Księży Młyn. Książka ta, ten album właściwie, jak w poprzednim filmie zauważyliście, jest do wygrania w konkursie. Ale tu Wam chciałbym przeczytać właśnie, nie będę tutaj niczego zmieniał, może parę zdań dodam od siebie, ale kwestia jest taka, że jest tu parę ciekawostek. Chodzi o rok 1963, do którego zaraz przejdziemy, i kilka prototypów Ursusa, o który jeden z widzów mnie prosił. Chodzi o Ursusa C336 i C340. Przeczytam to, co tutaj jest zawarte. No, szczęśliwy wygrany będzie mógł sobie zapoznać się z tym, z tą treścią w wygranym albumie. Ale przejdźmy do konkretów. Będę tutaj parę rzeczy Wam pokazywał ze zdjęć, bo zdjęcia są naprawdę wyjątkowe, niesamowite. Oczywiście przy okazji zachęcam wszystkich do odwiedzenia muzeum w Szreniawie, gdzie znajdują się owe modele, przepraszam, Ursusa C342. Natomiast C336 nie zachował się, ani C340, natomiast zachował się C342. A dlaczego akurat o tym, no to wyjdzie z tego filmiku. Zaczynajmy więc. Pierwsza seria ciągników, własnych ciągników Ursusa. I tutaj na pierwszym planie mamy zdjęcie, rysunek 46, ciągniki C325 na targach poznańskich w 1963 roku. W tle po lewej widoczna Wistula KZB-3B. Jest to zdjęcie z Archiwum Międzynarodowych Targów Poznańskich. I teraz krótko, zanim przejdziemy do treści, chciałbym to omówić. Po pierwsze, ten kombajn Wistula pojawił się pierwszy raz po modernizacji wiosną 1963 roku. Nie znalazłem jak na razie konkretnej daty prezentacji tego kombajnu, a w jaki sposób on ma związek z Ursusem C325, zaraz do tego dojdziemy. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, autor pisze, że jest to Ursus C325, ale lampy ma z boku maski. To zaczęło mnie zastanawiać. Przyglądałem się uważnie tym zdjęciom w powiększeniu. No i słuchajcie, to jest Ursus C325. Ostatnie modele C325 z 63 roku muszą mieć zatem maskę, którą chwilę później zastosowano w Ursusie C328. Skąd wiadomo, że jest to Ursus C325? Udało mi się w powiększeniu znaleźć na prawym błotniku szlufki do mocowania zapasowego zbiornika paliwa. Nie zauważyłem na żadnym z tych czterech traktorów, tutaj zobaczcie, w tyle jest jeszcze jeden, tam z tyłu jeszcze jeden, ale tamtego już nie da się w sposób wiarygodny powiększyć, natomiast ten jeszcze tak. Kształt błotników jest typowy dla C325. No i co jeszcze ciekawego, ten Ursus nie posiada sprężarki. Gdyby miał tą sprężarkę, butla byłaby widoczna pod lewą stopnicą. I tu jeszcze jeden dowód. Widać lewą stopnicę, która jest typowa dla C325. Więc bez wątpienia mamy do czynienia z Ursusem C325. I to jest ciekawe, ponieważ wiemy wcześniej, że ta produkcja tego ciągnika skończyła się w lutym, ostatnim dniem lutego 1963 roku, a od 1 marca mamy już Ursus C328, takie oznaczenie. Natomiast tutaj mamy wiosnę 63 i prezentowany ciągnik na targach w Poznaniu
C325. Wypadałoby tylko znaleźć i wyjaśnić, co się stało między ostatnim dniem lutego 1963 roku a wiosną tegoż samego roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie podziały się Ursusy C328. Czy była to przerwa w produkcji, czy też z jakich powodów nie zaprezentowano jeszcze ciągnika C328. Natomiast to, że to mamy tutaj do czynienia właśnie z Ursusem C325, jest to absolutnie pewne. To jako ciekawostka, myślę, że dla ludzi, którzy się tym interesują, no to mamy tutaj rzeczywiście niesamowitą okazję i pewnik właściwie co do tego, w jaki sposób ten Ursus powinien wyglądać. Wszystkich kolekcjonerów zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Mamy tutaj dowód postaci dokumentacji zdjęciowej i opisu pana Jacka Gębary, który jednoznacznie udowadnia tą sprawę. Tu dla ciekawości jeszcze mamy zdjęcie z targów z 62 roku. Przyjrzyjcie się. I tu jest jeszcze, tu są Ursusy z lampami w masce. Tutaj już nie. No, nie udało mi się spojrzeć tutaj na obciążniki na tylnych kołach. Natomiast możemy przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to już są te obciążniki, które później stosowano i adoptowano do Ursusa C328. Przejdźmy zatem do treści. W latach 1956-58 w Ursusie pracowano nad całą rodziną silników do planowanej rodziny ciągników. Widzimy tutaj, że Ursus C325 nie był tylko ciągnikiem jako jednym docelowym, ale już również pracowano nad całą rodziną tychże ciągników. Planowano kilka modeli. To jest bardzo istotna informacja. Głównym konstruktorem Ursusa był wówczas Czesław Sławski, jego zastępcą był Bogumił Bajdecki. Doradcami głównego konstruktora do spraw silników byli profesor Aleksander Rumel i profesor Jan Werner Dorywczo. Niezwykle zdolni przedwojenni konstruktorzy, współtwórcy przedwojennej ciężarówki PZ Inż 703 i 713 oraz powojennego Stara 20. Wspólnie opracowano silniki S312 dwucylindrowy 25-konny, S313 trzycylindrowy 36-42 konie mechaniczne i S314 czterocylindrowy 56-konny silnik. Były to silniki w pełni zunifikowane. W uproszczeniu kolejne wersje powstawały poprzez przedłużenie kadłuba i wstawienie kolejnego cylindra. Różniły się więc jedynie kadłubem, wałem korbowym i wałem rozrządu oraz głowicą. Pompa wtryskowa również różniła się tylko ilością sekcji tłoczących. Słuchajcie, to jest rzeczywiście rewelacja, bo taka konstrukcja powodowała, że właściwie mamy te same części zamienne do każdego z tych silników. Nie trzeba było produkować specjalnie czegoś innego, dodatkowych jakichś hal produkcyjnych i tak dalej. Wszystko pasowało z jednego do drugiego. Kwestia była tylko zaledwie w kilku elementach, które różniły te wszystkie silniki. Pompa wtryskowa również różniła się tylko ilością sekcji tłoczących. Reszta podzespołów, w tym cała armatura, była współzamienna. Wielu dzisiejszych producentów stosuje taką metodę. Efektem prac zespołu był też cały Ursus C325 napędzany silnikiem S312, o czym była już mowa wcześniej. Po zakończeniu prac na C325 w latach 58-60 w sposób naturalny kontynuowano pracę nad resztą rodziny małego Ursusa, gdzie miano wykorzystać pozostałe większe silniki. Efektem tych prac były Ursus C336, C342 i C356, które wraz z modelem C325 miały pokryć zapotrzebowanie całego rolnictwa polskiego. Idąc za ciosem, odświeżono też C325, który pod oznaczeniem C328 miał dzielić mechanizmy pędnojezdne z większym C342.
Przypomnę, że C-328 w znanej później postaci pojawił się dopiero w 1963 roku jako bezpośrednia modyfikacja C-325. W późniejszym czasie przystąpiono do konstrukcji ciągników z napędem na 4 koła. Skonstruowano również silnik sześciocylindrowy S-316 o mocy 85 koni oraz podwyższonej mocy 100 koni do zastosowań samochodowych. Również oparty na elementach rodziny silnikowej. Dwa te silniki o mocy 100 koni, zamontowane do testów w autobusach SAN i ciężarówkach Star, uzyskały przebiegi rzędu 300 tysięcy kilometrów bez konieczności przeprowadzania naprawy głównej. Słuchajcie, to są rzeczy, o których dzisiejszym konstruktorom właściwie się nie śniło. Przy nowych samochodach, samochód, który właśnie sami wiecie, przejeżdża 250 tysięcy, właściwie nie nadaje się już do niczego, a jest tak właściwie awaryjny po 150 tysiącach, że nawet nie opłaca się go naprawiać. Było to w czasach, kiedy przebieg 100 tysięcy uznawano za wyśmienity rezultat. Nowa rodzina ciągników otrzymała zmodyfikowane zespoły napędowe oraz ślimakową przekładnię kierowniczą pozbawioną uciążliwej wady przekładni zębatkowej dotychczas montowanej w C325. Ciągniki prezentowały wysoki poziom techniczny i estetyczny. Otrzymały ładne, jednakowe maski nawiązujące stylistycznie do modelu C325, podkreślające techniczne pokrewieństwo nowych modeli C328 i C342. W 1961 roku zbudowano i podano badaniom prototypy C336 z trzycylindrowym silnikiem S316, jak w prototypie C342 oraz C356 z silnikiem S314. Rezultatem przeprowadzonych w Łomżanach badań terenowych było zwiększenie mocy silnika Ursusa C336 z 36 koni do 40 koni mechanicznych. Udźwigu podnośnika hydraulicznego, który teraz mógł podnieść 1100 kg, czyli tylko o 100 kg mniej niż późniejszy C360, i zastosowanie większych tylnych kół. Skrócono też kolumnę kierowniczą i obniżono siedzenie traktorzysty. Tak zmodyfikowany C336 otrzymał nowe oznaczenia C340. I na rysunku 51, tutaj mamy, proszę bardzo, od lewej C340, C336 i C325 na poligonie w Łężanach. Jest to zdjęcie z miesięcznika Mechanizacja Rolnictwa numer 2 z 1961 roku. I tu mamy dalej. Pokazane są trzy ciągniki od prawej C325, w środku C336 i po lewej C340. Ciągnik posiadał dwustopniowe sprzęgło i przekładnie 6+2, czyli 6 biegów do przodu i 2 wsteczne. Silnik trzycylindrowy S313 zużywał 244 g paliwa na kWh, co było bardzo dobrym rezultatem. C330 265 g na kWh, C360 tyle samo, C45 350 gramów na kilowatogodzinę. Dopiero w 1981 roku, a więc równo 20 lat później, C363P z silnikiem Perkinsa pobił ten rezultat wynikiem 236 gramów na kilowatogodzinę. Słuchajcie, potrzebowali 20 lat, żeby nas dogonić. To pokazuje, w jak zaawansowanym stopniu były wówczas te ciągniki i wcale nie mamy się czemu dziwić, że Ursus C325 zdobył miano najlepszego ciągnika na świecie w swojej klasie w tamtych czasach. Waga w stanie suchym, bez płynów eksploatacyjnych, wynosiła 1660 kg, a więc 500 kg mniej niż C360. C340 mógł z powodzeniem zastąpić w ciężkich pracach Ursusa C45, do którego porównywano go podczas testów w Łomżanach. Był też z pewnością lepszą konstrukcją niż Zetor 4011, z którego powstał Ursus C360. No słuchajcie, to jest rzecz niesamowita, powiem Wam. Wygląda na to, że ci inżynierowie, którzy to zaprojektowali i wyprodukowali te prototypy, to byli najwyższej klasy geniusze w swoim fachu.
Tak prężnie rozwijająca się myśl techniczna przyciągnęła uwagę decydentów, którzy podjęli odpowiednie kroki, by temu zaradzić. W listopadzie 1961 roku, podczas pobytu w Czechosłowacji delegacji polskiej z pierwszym sekretarzem KCPZPR Władysławem Gomułką i premierem Józefem Cyrankiewiczem na czele, omówiono sprawę polsko-czechosłowackiej produkcji ciągników. W wyniku podjętych w 1962 roku decyzji, bez jakichkolwiek konsultacji z polskimi konstruktorami, polecono Ursusowi wstrzymanie wszystkich prac nad naszymi ciągnikami i silnikami. Gotowa i przetestowana już rodzina ciągników, a wraz z nimi szansa na rozwój własnej myśli technicznej zostały bezpowrotnie zaprzepaszczone. Prototypy C336 oraz C340 według posiadanych informacji nie przetrwały niestety do naszych czasów. Tak to właśnie się załatwiało sprawy w tamtych czasach. Słuchajcie, tu Wam jeszcze chciałbym zaprezentować Ursusa C336 z miesięcznika Mechanizacja Rolnictwa nr 2 z 1961 roku. Widzimy tutaj ogromne podobieństwo do Ursusa C325 i na tym to właśnie miało polegać. Te ciągniki miały być wizualnie bardzo do siebie podobne, aby przedstawiały się jako jedna rodzina Ursusa. Ta marka miała być rozpoznawana na całym świecie właśnie po tym kształcie całego wizualnej prezentacji całego ciągnika. I niżej Ursus C340, na masce napis Ursus 40, również z mechanizacji rolnictwa nr 2 z 1961 roku. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten artykuł. Cóż, pozostawiam Wam sprawę otwartą do komentowania. Co myślicie na ten temat? Jak to mogło się dalej rozwinąć? Cóż, możemy tylko gdybać, co by było, gdyby Gomułka razem z Cyrankiewiczem nie zobowiązali się do współpracy z Zetorem. No jeżeli tutaj nasze ciągniki były wówczas dużo lepsze niż Zetor 4011, szkoda słów. Rzeczywiście zaprzepaszona, wielka, wielka szansa na rozwój. Mam nadzieję, że dzisiejsza fabryka Ursusa będzie wiedziała, co zrobić z tą wiedzą. Słuchajcie, jest powiedzenie takie przysłowie, tutaj zacytuję Wam, że naród, który nie zna własnej historii, jest skazany na jej powtórne przeżycie. Uczmy się na błędach innych, nie na własnych. Cześć.